Zakonnica to kobieta dobra, kobieta pobożna i dobroduszna. Niestety nie każda. Ta, którą ja spotkałem, na pewno taka nie była. Chodziłem swojego czasu do szkoły prowadzonej przez grupę zakonnic. To znana szkoła w Poznaniu. Poznaniacy na pewno ją kojarzą. Ma świetną reputację, świetne opinie, ale to tylko pozory. Mój pierwszy dzień w tej szkole przypominał piekło. Kiedy zakonnica weszła do klasy, natychmiast zaczęła chodzić wokół siedzących uczniów, nie mówiąc nawet słowa. Co najdziwniejsze, kobieta wydawała się nas obwąchiwać. Zachowywała się jak zwierzę. Wpatrywała się w każdego z nas psychopatycznym wzrokiem i wąchała każdego po kolei. Najgorsze było, kiedy jakiś zapach danej osoby się jej spodobał. Wtedy uśmiechała się tak przerażająco, że nie jestem w stanie tego opisać. Jej oczy błyszczały i rozchylała usta tak szeroko, że widać było jej przednie zęby. Wyglądały na nieludzkie, niczym wampirze. Po co nas obwąchiwała? W jednym celu. Kiedy jakiś zapach się jej spodobał, kobieta nie kazała tej osobie robić prac domowych i pisać sprawdzianów. Jednym słowem, taka osoba do końca roku nie musiała robić nic, a i tak miała najlepsze oceny. Ale była cena. By być tak traktowanym, musiałeś dostarczać jej różne części garderoby, najczęściej bieliznę, którą musiałeś co ranek wkładać do szuflady w jej klasie. Brzmi to psychopatycznie, ale wiele osób się na to zgadzało, chcąc mieć najlepsze oceny. Po co była jej ta bielizna? W wiadomym celu, ale bliżej dowiedziała się o tym Magda, która przyłapała zakonnicę w klasie. Magda zobaczyła, jak zakonnica siedziała na krześle przy swoim biurku i zwyczajnie zjadała czyjeś majtki. To były niebieskie bokserki. Kobieta wgryzała się w nie jak pies gryzący kość. Magda opisała to jako coś przerażającego. Zakonnica podobno, jedząc te majtki, była tak szczęśliwa, jakby przeżywała najcudowniejsze zdarzenie w życiu. Co najdziwniejsze, kiedy zobaczyła, że Magda ją widzi, kobieta nie wydawała się nawet trochę speszona, tylko radosnym tonem zapytała Magdy, czy nie ma ochoty oddać jej swoich majteczek. Ta zakonnica nie była normalna, a to był dopiero początek jej psychozy. Podczas lekcji, jakoś w październiku, zakonnica przyłapała uczennicę imieniem Ania, która na lekcji korzystała z telefonu. Wtedy znienacka podeszła do Ani i wyrwała jej komórkę z dłoni. Dziewczyna była w szoku i już wiedziała, że będzie musiała zapłacić za swoje nieposłuszeństwo. Wtedy zakonnica zrobiła coś, co do tej pory śni mi się po nocach. Zaczęła coś robić w telefonie Ani. Trwało to kilka minut i już po chwili zakonnica oddała telefon właścicielce. Pamiętam ten wzrok Ani, gdy spojrzała na ekran. Uczennica była przerażona, a z jej oczu ciekły stróżki łez. Cichym głosem powiedziała do zakonnicy: nie możesz tego zrobić. A ona tylko się uśmiechnęła. Do dziś nie wiem, co zakonnica zrobiła na jej telefonie. Czy pokazała jej jakieś zdjęcie, czy coś napisała, a może zrobiła coś jeszcze innego. Nie wiem, ale po szkole chodziły plotki, że napisała na jej telefonie zdanie: twój brat nie wróci już do domu. Może to tylko głupie plotki, ale faktem jest, że brat Ani zaginął tego samego dnia i nigdy nie został odnaleziony. Czy zakonnica mogła stać za porwaniem chłopca? Nie zdziwiłbym się, ale faktem jest, że chłopca nigdy nie odnaleziono. Zostawił nawet list, według którego uciekł on z domu, bo czuje się niezrozumiany. To był jego charakter pisma, więc jak zakonnica mogła mieć z tym coś wspólnego? Nie wiem, ale jestem pewny, że miała. Ale to jeszcze nie koniec. Kiedy zbliżały się święta, charakter zakonnicy uległ zmianie i wydawała się naprawdę miła. Przez kilka dni naprawdę była normalna. Ale kiedy wróciliśmy do szkoły, po przerwie świątecznej, wszystko się zmieniło. Od wejścia zakonnica kazała nam wyjść na korytarz i wchodzić do klasy po jednej osobie. Wołała nas do klasy co jedną lub dwie minuty. Gdy ja wszedłem do klasy, zobaczyłem uczniów, którzy weszli wcześniej. Byli odwróceni twarzami do ściany.
Zakonnica kazała mi szybko zamknąć na chwilę oczy. Pamiętam, że poczułem coś na głowie, jakby coś chodziło mi po włosach. Poczułem gęsią skórkę i chciałem uciekać, ale wiedziałem, co mnie czeka ze strony zakonnicy, jeśli zrobię coś wbrew jej zaleceniom. Na szczęście nie trwało to zbyt długo i szybko zakonnica kazała mi stanąć z resztą osób przy ścianie. Co działo się ze mną, gdy zamknąłem oczy? Mogłem tylko przypuszczać, ale szybko wyszło na jaw, że dwie osoby z naszej klasy trafiły do szpitala z objawami wskazującymi na ugryzienie jadowitego pająka, jakiego w Polsce po prostu nie ma. Nie chcę nawet o tym myśleć, ale wygląda na to, że zakonnica kładła nam na głowę pająka i patrzyła, czy nas nie ugryzie. Mi na szczęście nic się nie stało, ale dla Marka i Pawła było już za późno. Policja nigdy nie wyjaśniła, jakim cudem zostali oni ugryzieni przez tego jadowitego pająka. Było przesłuchanie, śledztwo, ale nikt z nas nic nie powiedział, nawet słowa o psychopatycznej zakonnicy. Zapytacie, dlaczego tak się baliśmy? Powiem wam, że właściwie to nie wiem. Ona była taka zła, taka potworna. Nigdy publicznie nam nie groziła. Nigdy nie zostawiła żadnych śladów, ale baliśmy się jej straszliwie. Często niby przypadkiem nas szturchała, mówiła groźby na ucho. Czasem była miła, a chwilę potem okazywała się największym potworem. Bardzo często też powtarzała coś po kilkanaście razy. Podejrzewam, że stosowała jakieś praktyki, jakby robiła nam pranie mózgu. Sam nie wiem, ona była po prostu zła. Na szczęście nie uczyła zbyt długo w tej szkole i odeszła, ale uważaj, bo może być gdzieś blisko. Jeśli zobaczysz zakonnicę z dziwnymi, niezwykle ciemnymi, wręcz czarnymi oczami, uważaj. Czy wiesz o tym, że dokumenty kościelne opisują przypadek zakonnicy opętanej przez diabła? Początkowo miała być ona prawie świętą, czyniła cuda, była dobra i radosna, aż pewnego dnia przeistoczyła się w istnego potwora. Watykan ukrył jej postać pod płaszczem milczenia. Miała być świętą, a została wyklęta. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tej opętanej zakonnicy, link do filmu zostawiam ci w opisie. Jeśli horror zakonnica cię przeraził albo choćby zainteresował, to ta historia tej prawdziwej zakonnicy zapadnie ci w pamięć na zawsze.